Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo gorąco na moim kanale. Ja nazywam się Iwona Górna, a moim gościem dzisiaj już po raz wtóry jest Filip Konewecki, który jest pasjonatem i miłośnikiem nauk Neville'a Goddarda. Cześć Filip, witam Cię. Cześć, cześć Iwona, dziękuję Ci za zaproszenie. Tak, ja zajmuję się naukami Neville'a, jestem pasjonatem zgłębiania tajników ludzkiego umysłu. To nie ogranicza się tylko do nauk Neville'a, staram się też zrozumieć, jak działa nasz sam umysł i jakie wzorce mentalne są u nas powtarzane u każdego z nas i jakie są same reguły rządzące tym, dlaczego o czymś myślimy, o czymś innym nie, a dlaczego od jakichś myśli łatwo nam jest się uwolnić, a od innych nie. Dokładnie, piękną rzecz robisz, dlatego że później służysz tą wiedzą ludziom. A dzisiaj z Filipem porozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystać prawa potęgi świadomości do tego, żeby realizowały się nasze intencje, nawet w sytuacji, gdy czujemy, że dobrnęliśmy do ściany, a rzeczywistość nam pokazuje totalnie coś odwrotnego. Nie dzieje się tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Więc to jest temat przewodni. I powiedz nam, Filip, jakie są te prawa potęgi świadomości? Głównym prawem, o którym mówi Neville chyba wszystkich swoich książkach, to jest to prawo wyobrażenia, czy prawo Boga, czy prawo założenia, on to nazywa na różne sposoby. I o czym ono mówi? Że człowiek determinuje swoje doświadczenie poprzez własną wyobraźnię, czyli to, co ja sobie wyobrażam, dzieje się później w moim życiu. Tak jak na ostatnim wywiadzie mówiliśmy sobie, mamy te dwa składniki doświadczenia, czyli bodźce zmysłowe, to co widzę, czuję, to co słyszę, oraz wyobrażenia. I każdy z nas, czyli to, co sobie myślę, każdy z momentów naszego życia zawiera się właśnie w tych dwóch, zawiera się z tych dwóch składników, składa się z tych składników. I teraz, gdy ja wyobrażam coś sobie, to później moje wyobrażenie determinuje te bodźce zmysłowe. I na tym właściwie opiera się całe prawo, ale można by je streścić do jednego bardzo prostego zdania. Człowiek dostaje coraz więcej powodów na to, żeby czuć się tak, jak. Albo słowami Neville'a, życie nigdy nie popełnia błędów i zawsze daje człowiekowi to, co on poprzez uczucie najpierw da sobie sam. I teraz to prawo jest oczywiście przez bardzo wiele osób znane, albo każdemu obiło się, tylko jest to rozpowszechnione w sposób zniekształcony. Niektórzy uważają, że trzeba być ciągle w jakimś emocjonalnym uniesieniu, żeby coś się wydarzyło. Inni, mimo że wydaje im się, że to rozumieją, to jednak ich życie tego nie pokazuje, czyli nie stosują tego. A człowiek zawsze działa, zawsze wybiera takie działanie, które przyniesie mu największą korzyść. Automatycznie. Nie tylko człowiek, bo również zwierzęta tak robią. Zawsze wybieramy to, co według nas jest najlepszym wyborem. A skoro ktoś niby zna te zależności, a jednak cały czas działa w stary sposób, to znaczy, że nie wierzę, że tak jest. Dlaczego? No bo tego do końca nie rozumie, albo też nie przetestował tego poprzez swoje własne doświadczenie, bo to jest w tym najważniejsze, żeby poddać to próbie i przetestować. Ale załóżmy, rozpatrzmy sobie z ciekawości dwa przypadki. Pierwsze to jest takie, że prawo działa, czyli jak ja sobie coś pomyślę, to coś fajnego się dzieje w moim życiu, czyli wyobrażam sobie, że jestem bogaty i później jestem bogaty w uproszczeniu największym. A drugi przypadek, że prawo nie działa, że to jest tylko jakaś fantazja, łudo, ktoś sobie to wymyślił, ale to nie ma pokrycia w rzeczywistości. I teraz przypadek przyjemniejszy, łatwiejszy jest taki, gdy prawo działa. No to wtedy nie mamy tutaj o czym dyskutować, prawda? A teraz wejdźmy sobie w buty, spróbujmy obalić własne twierdzenia i wejdźmy sobie w buty osoby, która uważa, że prawo nie działa. No dobrze, czyli skoro myślisz, że wyobrażanie tworzy rzeczywistość, to jesteś głupi, ktoś by tak mógł powiedzieć. No dobrze, więc teraz zastanówmy się, na czym tak naprawdę polega praktykowanie prawa. Praktykowanie prawa polega na wyobrażaniu sobie tego, czego chcę. I teraz, czy samo to wyobrażenie, jakie ono jest? Przyjemne? No tak, no bo przyjemnie jest się czuć osobą, którą chcę być i nieprzyjemnie jest się czuć osobą, którą nie chcę być. Jest to skrajnie logiczne. A więc wszystko, co ja przynajmniej robię w kontekście prawa, robiłbym również, gdyby to prawo nie istniało. Bo czy gdyby prawo nie istniało, to wyobrażałbym sobie coś przyjemnego, na przykład przed snem. No tak, każdy z nas to robił, jak był małym dzieckiem. Na przykład wyobrażam sobie, że będzie bawił się z kuzynem, albo otrzyma jakąś nową zabawkę. Albo jakby to było fajnie, gdyby. Dlaczego? Ponieważ to subiektywna jakość życia jest wykładnikiem ludzkiego szczęścia, a każdy człowiek do szczęścia dąży, a co się składa na subiektywną jakość życia? No, bodźce zmysłowe i wyobrażenia. A więc kiedy odcinam bodźce zmysłowe,
i ich nie ma, bo na przykład jest, ograniczam je, bo zasypiam, widzę tylko ciemność przed oczami, no to co mi zostaje? Wyobrażenie. A więc kiedy kierunkuję to wyobrażenie w sposób, który poprawia moje samopoczucie, no to czynię się siebie bardziej szczęśliwym. A czym jest szczęśliwe życie? To jest sumą, jest to suma szczęśliwych momentów. I w ten sposób sobie wyprowadziliśmy logicznie, że niezależnie czy prawo istnieje, czy prawo nie istnieje, i tak opłaca się po prostu zdobyć kontrolę nad własnym umysłem. Dlaczego? Po to właśnie to, jak czujemy się wobec czegoś, jest najistotniejsze. Same fakty fizyczne z naszego życia, czy okoliczności, obiektywne okoliczności, są wtórne wobec naszego samopoczucia. Bo to, że ja coś mam, to jeszcze nie determinuje, że ja się będę czuł tak lub inaczej. Każdy człowiek, nawet w tych samych okolicznościach, czułby się zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo miałby połączone, okrasiłby te okoliczności innymi aktywnościami mentalnymi, innymi wewnętrznymi dialogami, które każdy z nas toczy przez cały dzień. A więc tutaj jest taka prosta wskazówka. Kompas. Kompas do szczęścia. Skoro szczęśliwe chwile przekładają się na szczęśliwe życie, a szczęśliwe chwile są tworzone poprzez dobre nastawienie w głowie, czyli dobre samopoczucie, no to jaki kompas do tego szczęścia nam z tego wychodzi? Tym kompasem jest przyjemność. Czyli jeśli coś sprawia, jakaś aktywność mentalna sprawia, że czuję się lepiej, to idę w tą stronę, coraz bardziej się jej poddaję, a jeśli jakaś aktywność mentalna, jakieś myślenie sprawia, że czuję się gorzej, to przestaję to robić. I w ten sposób orientuję się, wow, że nagle większość problemów znika z mojego życia, bo przytłaczająca większość naszych problemów jest czysto wyimaginowana. A gdybym zadał takie pytanie, jaki problem masz tu i teraz, nie za 5 minut, nie za godzinę, nie wczoraj, nie tydzień temu, tylko w tej chwili, to prawie każdy odpowiedziałby, no nie mam problemu. Okej, może masz długi, może nie masz pracy, ale czy miałbyś długi, czy miałbyś tam pracę, czy nie, i tak w tej chwili siedziałbyś przy tym biurku i pewnie oglądał to nagranie, to może by tak było. Ale w naszym życiu są takie punkty, które wyglądałyby identycznie, niezależnie od reszty okoliczności. Czyli na przykład mycie zębów, tak, z rana, czy korzystanie z toalety. I to, i bodźce zmysłowe podczas tej czynności są takie same, natomiast wyobrażenia się różnią. I zupełnie inaczej, i po tak wyglądałyby wyobrażenia, te mentalne dialogi prowadzone cały czas u kogoś, kto myje zęby i sobie myśli, że nie ma pracy, że ma długi, a zupełnie i ta osoba czułaby się gorzej od osoby, która by delektowała się czymś, na przykład swoim osiągnięciem ostatnim, albo wyobrażała sobie, że już jest tą osobą, którą chce być. Tu powiedziałeś odnośnie tego, że czy prawo istnieje, czy prawo nie istnieje. Ja myślę, że bardziej, bo prawo i tak działa, tak? Fizyka i tak działa, te siły różne i tak działają, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy. Często spotykam się z czymś takim, że ludzie po prostu nie wierzą w to. Więc oni nie będą myśleć tak, a nie inaczej, nie będą pilnować swoich myśli, nie będą się skupiać na tym, czego chcą, bo oni i tak w to nie wierzą. I wtedy zawsze zadaję pytanie, a czy nie chcesz po prostu spróbować, tak? Samemu się przekonać. Dać sobie chociażby tydzień na to, żeby kontrolować swoje myśli i żeby skupiać się na tym, żeby myśleć o tym, czego chcemy, co będzie dla nas dobre, co sprawia nam radość. Wystarczy taki krótki test, zamiast zarzekać się i zapierać się rękami i nogami, że ja nie spróbuję nawet, dlatego że w to nie wierzę. I tutaj bardziej chodzi o taką otwartość. Czasami się też zastanawiam, bo zgłaszają się też do mnie różni ludzie z różnymi problemami i na przykład mają naprawdę poważne problemy. I mimo tego, że tutaj wystarczy spróbować okiełznać te myśli, wystarczy chociażby na chwilkę skupić się na tym, czego naprawdę człowiek chce, to oni i tak wolą pozostać w tej znanej sferze pseudokomfortu, niż wykonać jakikolwiek najmniejszy wysiłek. I to jest dla mnie takie czasami przerażające, jak bardzo ludzie są osiadli w swoim bagienku. Bo tak jak ptak, który jest zamknięty w klatce, mimo tego, że to może być nawet złota klatka, to on, jeżeli mu otworzymy po jakimś czasie drzwiczki, on będzie się bał wyfrunąć, bo nie wie, co jest poza tą klatką. I tak samo ludzie lubią i wolą tkwić w tej pseudosferze komfortu, niż otworzyć na chwilę umysł i zobaczyć, co jest gdzie indziej, sięgnąć po coś więcej i zacząć czuć się lepiej. Bo tak jak powiedziałeś, że te myśli, chociażby wybierzmy na takiej zasadzie, bo myśląc o tym, będę czuł się lepiej, tak? Niż tylko myśleć o problemach, które w większości są tylko w naszych głowach i w większości się nie wydarzą. Dokładnie tak. To takie najprostsze pytanie zadać by można dowolnej osobie. W jakim celu myślisz te myśli? I nagle ta osoba mówi,
Myślę tak, bo tamto i tamto. Ale ja wtedy odpowiadam, nie pytałem dlaczego, ale w jakim celu. I się ta osoba orientuje, że nie zna tego celu. A kto nie zna celu, jak nazywamy osobę, która nie zna celu swojego działania, no jest to osoba uzależniona albo tak, uzależniona albo władzą silnego nawyku. A więc tak naprawdę, jeśli my cały czas tkwimy w czymś, no to nie ma, znaczy, że nie mamy pragnienia, bo pragnienie jest motorem działania. A tak naprawdę nie chcemy się zmienić. W Księdze Mądrości 11:24 jest takie zdanie, że nigdy nie zrobiłbyś czegoś, czego byś nie kochał. No i tutaj tak samo, my zawsze kochamy coś w tym, w naszej obecnych okolicznościach, ale być może nie mówimy o tym innym, bo lubimy się użalać nad sobą. Musimy być szczerzy wobec samych siebie. Czy ja tego chcę, czy nie chcę, bo gdy ja zrzucam odpowiedzialność za to na innych, to jednocześnie daję sobie pozwolenie na brak działania. No bo skoro nie jest to zależne ode mnie, no to nie muszę tego robić. I to jest bardzo wygodne. Ale oczywiście nie spowodujemy tym przemiany w naszym życiu, nie rozpoczniemy żadnego nowego rozdziału myśląc w ten sposób. Wręcz przeciwnie, nawet gdyby zadać komuś pytanie, ile procent wpływu masz na swoje życie, to może być 30, 70 czy 80, to i tak jedyną opłacalnym podejściem jest wyobrażanie sobie albo po prostu myślenie, że ja mam 100% wpływu na swoje życie. Dlaczego? No bo jeśli załóżmy, że realnie mam 70% wpływu, jeśli ja uznam, że mam 60, to tracę te 10. Czyli nie robię wszystkiego, co bym mógł. Jeśli powiedzmy mam 90% wpływu, ale myślę, że mam 90, czyli wydawałoby się to pokrywać, to też wpadam w pułapkę. Bo mogę wykonywać działania w czymś, na co wydaje mi się, że mam wpływ, ale tak naprawdę go nie mam, a mogę nie działać gdzieś, gdzie wydaje mi się, że nie mam wpływu. I przez to tracić, a tak naprawdę go mam, i przez to tracić te okoliczności. Więc to pokrycie zawsze jest najbardziej opłacalną doktryną, jest tutaj podejście, że mamy 100% wpływu na swoje życie, niezależnie od tego, czy wierzymy w jakieś czary Mary, o których tutaj mówimy, żartobliwie mówiąc. Najbardziej opłacalne jest zawsze skontrolować swój umysł, bo my nie chcemy rzeczy samej w sobie, tylko chcemy czuć się tak, jak uważamy, że będziemy się czuli, gdy będziemy coś mieli. A czym jest czucie się jakoś? To jest wyobrażenie. Jak ktoś, Tak. powiedzmy, wygrał jakiś medal, czy na olimpiadzie, załóżmy, srebro zdobył i się z tego cieszy, no to później przychodzi do pokoju i widzi to samo łóżko 1500 raz, bo tam mieszka od wielu lat w tym mieszkaniu, a jednak czuje się zupełnie inaczej. A więc to nie bodźce zmysłowe determinują nasze samopoczucie, nasze szczęście, a nasze wyobrażenia. I teraz, o ile co do bodźców zmysłowych mamy ograniczoną władzę, bo nie mogę przełożyć rękę przez drugą rękę, bo to jest niemożliwe, brakuje mi materia, to jednak co do wy nad wyobrażeniem mamy pełną władzę, mogę wyobrazić sobie, co tylko zechcę. I dlatego tak opłacalne i oczywiste by się wydawało po pewnym okresie czasu zgłębiania tego, jest to, żeby wyszkolić się w samokontroli swojego umysłu. Zatrzymam się jeszcze, bo zacytowałeś bardzo fajne słowa z Księgi Mądrości, że nie zrobiłbyś tego, czego byś nie kochał. I to jest tak, że za każdym wysiłkiem człowieka, że idzie korzyść, taka jest natura ludzka, więc nie podejmiemy wysiłku, jeżeli nie będziemy czuć, że będziemy mieć z tego korzyść. I na przykład czasami jest tak, że pewne osoby nie rezygnują, nie zarządzają dobrze swoim życiem, boją się odważyć się, żeby wykonać jakiś krok ku lepszemu życiu, dlatego że na przykład boją się utracić coś, jak na przykład jest kobieta w toksycznym związku i ona nic z tym nie robi. Dalej pozwala traktować się bardzo źle, ale nie wychodzi z niego, dlatego że boi się utracić na przykład pseudo poczucie bezpieczeństwa, które daje jej na przykład status finansowy w związku z tym człowiekiem. I to jest chwila taka, żeby zajrzeć prawdziwie do swojego wnętrza, co sprzedaje, jak w jaki sposób siebie sprzedaje dla uzyskania tych pseudo korzyści właśnie, bo to nie są korzyści na dłuższą metę, to są tylko takie pozorne, które dają jakieś jej ukojenie w pewnej sferze, ale z kolei dużo więcej traci. A odnośnie sportowców też ciekawą rzecz powiedziałeś, bo większość sportowców, tak jak słuchałam wywiadów z nimi, oni właśnie przed różnymi meczami sobie robią taką wizualizację, gdzie faktycznie rozgrywają w swojej głowie dany mecz i widzą siebie w tym meczu, w jaki sposób on postępuje i z jakim wynikiem się kończy, oczywiście na korzyść tego sportowca. I to bardzo często się sprawdza, nawet do tego stopnia, że jeden sportowiec powiedział, że wymyślił sobie pewną rozgrywkę na boisku i ta rozgrywka dosłownie tak się odbyła. To była osoba taka bardzo sceptyczna, nie do końca wierząca, że coś takiego może zaistnieć, ale po tym, co ja powiedziałam tej osobie,
stwierdził, że zastosuje. I faktycznie, później jak opowiadał, faktycznie to było. I to jest mega istotne, żeby pozwolić sobie wykorzystać ten potencjał, który mamy w sobie, jakim właśnie jest wyobraźnia i myślenie. Bo tak jak powiedziałeś, te inne rzeczy zależą, czy to jest materia, czy jakieś inne okoliczności. To już niekoniecznie od nas zależy, ale to, co zależy od nas, to zależy to, o czym myślimy. A jak, Filip, robić, żeby te intencje się nasze realizowały? Bo niektóre intencje realizujemy sobie z wielką łatwością, one przychodzą, widzimy, jak pięknie się układa, czujemy jeszcze większą frajdę z tego i w ogóle taką zabawę, powiedzmy, z tego procesu kreacji, a niektóre życzenia, nasze plany się nie realizują. Od czego to zależy? Zależy to wprost bezpośrednio od naszego stopnia poddania się temu, no bo jeśli ja chcę stać się nową osobą, to muszę umrzeć jako obecna. W Biblii jest to tłumaczone jako dwukrotne narodzenie na tym poziomie prawa, czyli zastosowania takiego codziennego. I jak jest napis, tak jak mamy tą przypowieść o kto przyszywa łatę z nowego ubrania do starego, albo przelewa stare wino do młodych bukłaków. To każdy z nas słyszał gdzieś kiedyś na pewno. I to jeśli chce, albo kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. To też kolejny cytat z jednej z Ewangelii. I to wszystko potwierdza jedną rzecz. Jeśli ja nie mogę wziąć czegoś, poddać się jakiejś idei, a następnie cały czas obracać się za siebie i wracać do swojego starego stanu. To jest największy problem. A jak ja wracam do swojego starego stanu? Czy robiąc coś fizycznie? Przecież skoro gdybym miał to mieszkanie wymarzone, to nie mieszkałbym teraz w tym. No to co ja mam robić? Wyjść z tego mieszkania i tam nie mieszkać? No nie, to nie chodzi o czynności fizyczne. Chodzi o aktywności wyobrażeniowe. Moje mentalne dialogi, to co mówi do siebie przez cały dzień, to jest obrazem tego, kim czuję, że jestem. I teraz myśli, które przychodzą mi do głowy same z siebie, no bo to większość myśli przychodzi do nas automatycznie. To nie jest tak, że ja sobie siedzę i myślę, o, teraz przez dwie godziny się pomartwię, czy jakieś inne, to tak nie wygląda. Większość myśli przychodzi do nas automatycznie. I teraz po tych myślach, które same do nas przychodzą do głowy, jesteśmy w stanie zidentyfikować, jaki jest nasz stan umysłu, kim czujemy, że jesteśmy. I teraz to, co ma największy wpływ na nasze życie, to ten stan umysłu, do którego wracamy najczęściej, ten stan bazowy. I o ile myśli wychodzą ze stanu, to również poprzez zmianę myśli możemy zmienić sam stan. Tak. Więc tutaj w to koło błędne może się wedrzeć z obu stron. Albo poprzez na przykład jednego aktu wyobrażeniowego, czy kiedy sobie wyobrażę z rana albo wieczorem, czy kiedykolwiek indziej, że jestem osobą, którą chcę być, odgrywając jakąś scenę w głowie, albo po prostu utrzymując takie wewnętrzne konwersacje, jakie bym prowadził ze sobą, gdybym już tą osobą był. Neville mówi, że kłótnia z kimś w myślach to najpewniejszy sposób na kłótnię z tą osobą. I zauważmy, ile razy my mamy jakąś sprzeczkę, która trwa 7 minut, a później przez 30 godzin myślimy, jak to było i co mogłem inaczej powiedzieć, a jak on, dlaczego on to zrobił, a co on przez to miał na myśli. Mielimy to w głowie i mielimy i przez to utwierdzamy się, że ta osoba nie tylko nie zgadza się z nami w jednej kwestii, ale że cała jest zła i w ogóle jest nieprzyjemnie z nią jest obcować. I że mamy same najgorsze zdanie o tej osobie, co oczywiście później przynosi swoje owoce niezgodne z naszą wolą, choć czy na pewno no niektórzy uwielbiają takie nieprzyjemne konwersacje z innymi prowadzić w głowie, bo żywią się tym. Niektórzy tak mają, ale to jest oczywiście, te osoby wybierają to, ponieważ nie znają żadnego lepszego wyboru. To zawsze warto z takim wyrozumiałością podchodzić do osób, które wydają się krzywdzić innych. I to, co powiedziałaś teraz, żeby odciąć się od tego i w każdej chwili właśnie możemy myśleć to, co chcemy, nie dać się wciągnąć w taki ten potok myśli, który, te schematy, które dobrze znamy, czyli nie przelewać tego, jak tu mówiłeś, starego, nie, nowego wina do starych bukłaków, tak? Tak. I teraz tak, jeżeli mamy te same myśli, a oczekujemy innych rezultatów, no to tak jak powiedział Einstein, trzeba by być głupcem, żeby oczekiwać innych rezultatów, tak? Powiem wam jeszcze Państwu, że wczoraj miałam oczy stronika kaszy, robiłam to dla pewnej osoby i jaka przyszła informacja z samej góry, a mianowicie taka, żeby odcięła w tu i teraz totalnie całą przeszłość, to co było, żeby nie wracała myślami i żeby właśnie zaczęła tworzyć nową swoją osobę, żeby stanęła przed lustrem i pomyślała sobie, jaka ta nowa osoba ma być, jaka ja nowa mam być i wtedy, żeby skupiała uwagę na tym, żeby
pomyśleć sobie, jakie potrzebuję do tego zasoby, jakie wartości powinna sobie wypracować, żeby stać się tą nową osobą, ale odcinając się totalnie od przeszłości, a nie przebywając cały czas i nie mieląc przeszłości cały czas w swoim mózgu. To jest jeden z błędów, jakie popełniają ludzie, chcąc stworzyć coś nowego, to tkwienie w przeszłości. Jakie jeszcze, Filip, błędy popełniają ludzie, że nie realizuje im się to, co naprawdę by chcieli? Gdy ktoś zaczyna wyobrażać sobie w jakiś sposób swoje życie w nowy sposób, to zwykle automatycznie zaczyna wypatrywać tego, czy to się dzieje, czy nie. A tak. Nasze teraz, nasz moment obecny jest multiplikowany w przyszłość. Więc jeśli ja teraz mam podejście, to musi się wydarzyć albo to niebawem się stanie, no to nie mogę chcieć, skoro to się ma stać, to znaczy, że tego nie ma. A więc ja sobie tkwię w świadomości niebycia tą osobą, którą chcę być. Jeśli nie mogę już pragnąć tego, co już posiadasz, więc jeśli ja nadal mam pragnienie, to znaczy, że coś jest nie tak, że ja nie zaspokoiłem tego pragnienia, bo całe prawo skupia się właściwie do jednego aktu. To samo zaspokojenie swojego pragnienia poprzez wyobrażanie. Takie dwie cechy musimy spełnić skutecznego stanu umysłu, żeby wiedzieć, czy robimy wszystko tak, jak czy nasze wyobrażanie będzie skuteczne. Przede wszystkim nie czuję potrzeby, jeśli zastosowałem tą aktywność mentalną odpowiednio, to nie czuję potrzeby, żeby to się stało. Nie wypatruję tego, po prostu nie czuję potrzeby, żeby to się stało. A po drugie, myśli, które same z siebie przychodzą mi do głowy, są takie, jakie byłyby, gdybym już był tą osobą, którą chcę być. Te dwa warunki są rozwiązaniem na każdą sytuację w stylu nie wiem, co robić, nie wiem, co robię źle. Zawsze jeden z nich będzie niespełniony. I wtedy wiadomo, jak do tego się zabrać. Wiele osób właśnie w takiej sytuacji się znajduje, że niby wiedzą wszystko, a tak naprawdę nie wiedzą, co robić. Te dwa warunki i wystarczy. To zawsze jeden z nich będzie, albo oba będą niespełnione i już wiemy, co robić dalej. To jest tak, jakbyśmy położyli do doniczki ziarenka jakiegoś kwiatu, podlewali wodą, ale co chwilę rozgrzebywali i patrzyli, czy może już kiełkuje, nie? Tak, dokładnie tak. I to nie pomaga. To nie pomaga. Bo gdy ja coś mam, zawsze porównujmy sobie to, co chcemy mieć, do tego, co już mamy. Gdy ja coś mam, to wtedy jak ja się wobec tego czuję? Czy skaczę z radości cały czas? No nie, mam telefon, mam. No, jest to dla mnie naturalne. Czy myślę z perspektywy jego posiadania? Oczywiście. I chodzi tutaj o tą naturalność. Jeśli to ja nie oswoję się z tym, no to będzie mi trudno to osiągnąć. I tak samo jak ten stan na początku będzie dziwny, ale porównajmy to sobie do, powiedzmy, nowych perfum. Kupuję nowe perfum i przez pierwszy tydzień, dwa czuję ich zapach, a z czasem staje się zupełnie pomijalny dla mnie. Nie zwracam na niego uwagi, mimo że cały czas go czuję, to w ogóle nie myślę o nim. A przez pierwsze kilka dni, to szczególnie cały czas jak go używam, to czuję, o, to jest ten mój nowy zapach. I przez cały dzień on ze mną jest, w mojej uwadze. To będzie tak samo, na początku to będzie niewygodne, dziwne, żeby czuć się osobą inną niż chcemy być. Dlatego tak ważne jest, żeby robić to dla przyjemności, a nie po to, żeby coś wymusić na tym fizycznym świecie. Bo gdy robimy to dla przyjemności, efekt fizyczny staje się efektem ubocznym. I wtedy tak. go nie wyczekujemy. Żeby nie dawać takiej presji i też takiego zarazem ścisku energetycznego, że to na pewno musi być, tak? I w ten sposób właśnie myśleć, teraz muszę pomyśleć o tym, takie usztywnienie siebie. To ma być takie flow, płynięcie na tym flow. Oczywiście. I Neville mówi, że modlitwa powinna być łatwa i przyjemna i nie może mieć nic wspólnego z wysiłkiem. A modlitwa tutaj mam na myśli aktywności mentalne. Zatem jeśli ja czuję wysiłek, czuję, ok, muszę napisać jakieś afirmacje, muszę zrobić to czy tamto, to nie rób tego, bo ty masz czuć się lepiej, a nie gorzej, tak? To początek zawsze odpowiada swojemu końcowi. Więc skoro ja czuję się już teraz źle, no to co mi to da więcej czucia się źle. A jeśli ja czuję się wspaniale, ale nie, że zmuszam się do tego, wtedy nie czuję się wspaniale. Kiedy ja czuję się naprawdę bardzo dobrze, to wtedy wiem, że to przyniesie mi swój owoc. Właśnie tak. Powiedz mi, Filip, czy zaobserwowałeś w swoim doświadczeniu, że w pewnych obszarach intencje realizują się bardzo szybko, sprawnie, a w niektórych, w innych sferach życia mozolnie coś idzie albo się w ogóle nic nie realizuje z tego, co byśmy chcieli? Tak, oczywiście. Często jest tak, kiedy postrzegamy daną zmianę za bardzo dużą, albo kiedy nasze pragnienie jest zbyt małe, czyli mamy zbyt dużą tolerancję na to, co jest obecnie. Gdybym na przykład teraz ktoś wrzucił cię do jakiegoś kraju trzeciego świata i kazał jakoś wykonywać niewolniczą pracę za miskę ryżu dziennie, to byłaby to dla ciebie tak abstrakcyjne, że zrobiłbyś wszystko, żeby się z tego wydostać. Mhm. Dla niektórzy zrobią wszystko, żeby wydostać się z klasy średniej. To jest ta różnica. A dla innych, no nie jest idealnie, ale może być.
Ludzie, którzy mają takie ugodowe nastawienia do życia, czyli chodzą na kompromis z własną wizją, z własnym szczęściem, bo o nich nie czytamy na kartach książek do historii. My czytamy zawsze o ludziach drastycznie poddanych swojej wizji, którzy mówią albo tak, albo nie będzie nic. Musi być dokładnie tak. Czyli mają bardzo ostrą wizję i bardzo precyzyjnie zdefiniowane cele i są jej całkowicie oddani. I teraz rozłóżmy to sobie tak że matematycznie, żeby można było to obliczyć. Tutaj jest to stan, gdzie chcemy być, a tutaj jest stan obecny. Dystans między tym to jest pragnienie. Pragnienie jest motorem działania, no to wiadomo, Neville o tym mówił, Ludwig von Mises, sporo osób mądrych. I teraz, co mogę zrobić, aby ten, im większe jest pragnienie, tym większy jest motor działania, czyli tym bardziej, tym wiele, co jest w stanie zrobić, żeby to osiągnąć. A więc, mogę albo wyidealizować stan, który chcę osiągnąć, albo obrzydzić sobie obecne okoliczności. I wtedy ten dystans rośnie. Czyli niezależnie co zrobię, to ten dystans rośnie. Jak zrobię obie rzeczy, to moja motywacja będzie bardzo duża i wtedy najprawdopodobniej zrealizuję to, czego pragnę. Czyli właśnie, żeby w ten sposób rozdzielając sobie tą intencję stanu obecnego, poprzez rozsunięcie ich wibracyjnie spowodować takie, że pragnienie, czy ta moc osiągnięcia tego, tak jakby nasza rakieta szybciej wystartowała, tak? No tak, bo gdy na przykładzie jeszcze raz sobie to wyjaśnijmy. W tej chwili załóżmy, że nie chce mi się iść do sklepu, ale jakby ktoś obrzydził mi stan obecny, czyli na przykład oblał mnie wrzątkiem, no to i powiedział, że obleje za co 10 sekund, będzie oblewał mnie wrzątkiem ponownie, no to moja motywacja by wzrosła. Nie dlatego, że cel stał się bardziej atrakcyjny, tylko dlatego, że stan obecny stał się drastycznie gorszy niż poprzednio. No i tutaj to jest bardzo prosty mechanizm. To jest bardzo brutalne, ale tak to tak. działa. I drastyczny tak przykład. Działa. Drastyczny przykład tak. o tym rządku. Tak, ale może to... tak bardziej się właśnie ludzie odczują, nie? Dzięki drastycznym przykładom łatwiej tak. się zapamiętuje. I idea jest wyrazistsza. Ja zaobserwowałam też coś takiego, że jeżeli jest osoba, która w swoim potencjale ma możliwość realizacji naprawdę wielkich celów, natomiast zaspokaja się realizacją takich pozornych, miernych celów. Twierdzi, że właśnie to mi wystarczy, to właśnie to jest ta osoba, o której nie przeczytamy na kartach historii, tak jak powiedziałeś. Czy ona sobie obniża swoje standardy i faktycznie nie wykorzystuje swojego potencjału. To nawet jeżeli będzie chciała takie zwykłe pragnienie zrealizować, zwykłą intencję, to się wtedy, zauważam, to się nie realizuje. Dopiero jak puści to zwykłe marzenie, otworzy się na ten większy potencjał, do którego jest zdolna, dopiero to się realizuje. I tutaj przykład może być taki, że ktoś chce mieć Forda, Fiestę na przykład, tak? I sobie cały czas działa, żeby to przyciągnąć. I to się nie, nic się z tym nie dzieje. W momencie, kiedy to puści i na przykład sobie zamarzy Mercedesa jakiejś tam dowolnej klasy i nagle dostaje tego Mercedesa. Forda nie mógł przyciągnąć przez 2 lata, nagle tego Mercedesa dostaje w ciągu miesiąca. Ciekawe, tak. To jest ciekawe zjawisko. I tym bardziej powinniśmy właśnie nawet z takiego powodu nie chodzić na kompromisy z własnym szczęściem, z własną wizją i nie zadowalać się ochłapami życia. To jest tak. największy problem chyba dzisiaj ludzi, czyli ten brak radykalności w dążeniu do swojego celu. Radykalność, nie mówię tutaj o to, że, o tym, żeby krzywdzić innych po drodze, bo to zupełnie nie o to chodzi, tylko o to, żeby mieć odwagę przywłaszczyć sobie świadomość bycia tą osobą, bo tak naprawdę my się boimy, a co, nawet jeśli wierzymy w prawo, to boimy się, a co jeśli prawo nie zadziała, a może tylko trochę tutaj się poczuje? Nie, musimy, Neville mówi, że musimy dać się opętać temu, z tej wizji, żeby dosłownie wyparła wszystko, co jest z nią sprzeczne z naszego umysłu. Tylko może się ona narodzić. Tak, podam jeszcze, drodzy Państwo, mam jeszcze jeden przykład. Zgłosiła się do mnie osoba, która chciała mieć szczęśliwy związek, chciała poznać cudownego mężczyznę, żeby stworzyć wspaniały związek. Oczywiście po pracy z tą osobą poleciłam, żeby napisała opis tej osoby. Oczywiście opis musi być bardzo precyzyjny, żeby też sobie krzywdy nie zrobić. No i przedstawiła mi ten opis. Powiedziałam OK, tam pozmieniałam troszeczkę, powiedziałam, że super, działaj z tym opisem. I później przychodzi do mnie po tygodniu i mówi, że jej koleżanki powiedziały, że ktoś taki nie istnieje. To jest a wykonalne. No, to jest niemożliwe, żeby mogła znaleźć mężczyznę o takich cechach, o takim wyglądzie, o takim statusie. To jest a wykonalne, żeby zmieniła ten opis, bo to tego nie przyciągnie. Powiedziałam, nie słuchaj koleżanek, zrób to, co mówię. I po 3 miesiącach okazało się, że doszło do spotkania z tym idealnym mężczyzną, więc jednak można i żeby właśnie sobie nie odejmować, bo skoro jesteśmy kreatorem swojego życia, jeżeli w nas jest iskra Boga, to dlaczego mamy sobie umniejszać? To tak jakbyśmy umniejszali sile kreacji samego Stwórcy.
Co o tym sądzisz, Filip? Tak, to zgadzam się. Tylko każdy z tych etapów, żeby był etap wyższy, musi być etap niższy, więc to oczywiście się zgadzam z tym, co mówisz, tylko to wszystko jest potrzebne. Każdy jest na jakimś etapie i trzeba tutaj z szacunkiem, myślę, zawsze podchodzić i z wyrozumiałością do siebie, niż z takim obrzydzeniem do stanu gorszego. Nie mówię, że ty tak robisz, ale tutaj poczułem potrzebę powiedzenia tego, bo niektórzy w taką pułapkę mogą wpaść. I na przykład, o, te koleżanki się nie znają, to one nic nie wiedzą, bo to nie ma co ich słuchać, one są w ogóle głupie. Nie, to każdy jest na swoim jakimś tam etapie i jedna osoba zrozumie to w taki sposób, a inna dopiero za 3 lata, bo wtedy będzie jej to potrzebne. Tak, ale inni ludzie też patrzą przez pryzmat swój, tak? Przez swoje jakieś filtry i takie doradzanie właśnie wtedy na zasadzie ty nie wyskakuj ponad poziom, ponad nasz poziom, może być takie dołujące dla tej osoby, która chce się rozwijać i chce być dla siebie hojna w swoich intencjach. Zdecydowanie, dlatego nie powinna pytać koleżanek o radę. Tak. A co sądzisz o tym, żeby nie mówić innym ludziom o swoich planach, bo wtedy mogą się nie realizować, że może przykleić do tych naszych intencji taka energia zazdrości? Tutaj bym nie podchodził do tego na poziomie, tak jak mówisz, energii, tylko na czysto praktycznym. Po co mam o tym mówić? A jeśli ja powiem, jak ktoś mi powie, no to jest niemożliwe, to ja to zmotywuję czy zdemotywuję? No raczej zdemotywuję w większości przypadków, więc no po co? No nie, samo to nic nie psuje, jak ja powiem komuś, no ale po co to robić? No ja nie mówię raczej, bo nie mam takiej potrzeby po prostu. Ja wiem, że niektórzy mają taką potrzebę, żeby pochwalić się wszystkim, zanim to zaistnieje, ale warto tutaj wygrać. I to są osoby, które mniej kontrolują swoje emocje. Ale warto z tym wygrać, bo to na pewno przyniesie nam większy zysk w postaci samokontroli, a gdy już nawet to osiągniemy i pochwalimy się tym komuś, no to satysfakcja nasza i zysk z tego pochwalenia się będzie większy. Dlaczego o tym mówię? No bo zawsze jak komuś coś mówimy, to oczekujemy pewnego rodzaju reakcji. A więc jak ja mówię o swoich planach, no to oczekuję zwykle pozytywnej reakcji od kogoś. I czy ja powinienem sobie zadać pytanie, czy ja, żeby zrealizować coś, potrzebuję pozytywnego wzmocnienia od drugiej osoby? No większość osób potrzebuje, ale to nie jest najlepsza doktryna. To jest pewien etap, który należy pokonać. No właśnie, tak się dzieje, jeżeli dana osoba nie ma odpowiednio zbudowanego swojego poczucia własnej wartości i środek kontroli tej osoby znajduje się na zewnątrz, a nie w środku jej samej. Tak, wtedy tak. Ona musi się posilić tym, co powie otoczenie i z tego czerpie, zamiast czerpać ze swojej wewnętrznej motywacji. I to też jest praca taka, uważam, do wykonania, żeby właśnie oduzależnić się od środowiska zewnętrznego i tworzyć świat taki, jaki naprawdę chcemy, bo też często, pewnie też się spotkałeś, że intencje, które wyrażają ludzie, niekoniecznie pochodzą od ich samych, są planami, marzeniami innych osób. Tak, ale nie powiedziałbym, że złym byłoby ich zrealizowanie. Bo załóżmy taki klasyczny przykład. Mamy ojca, który gra w tenisa i zmusza syna, żeby robił to samo, bo ojcu nie poszło w tym sporcie. No to tego jest multum, że rodzice swoje plany i wizje przerzucają na dzieci i wymagają od nich więcej niż sami od siebie wymagali, gdy byli w ich wieku. To jest klasyczny przypadek. I teraz to dziecko, ono myśli, że ono chce grać w tego tenisa i myśli, że chce wygrywać. No i nawet naprawdę się cieszy, jak to zrobi. Ale tylko w momencie, kiedy sobie udowodni, że ono to osiągnęło, bo najprostszym sposobem na pozbycie się pragnienia jest spełnienie go, to wtedy nigdy nie będzie miało już w życiu swoich takich myśli, z tyłu w swoim życiu takich myśli, a może ja naprawdę tego chciałem, a może ja zmarnowałem swój potencjał. Niczym nie będzie się to za nim ciągnęło. Jeśli coś chcemy, po prostu to róbmy, a nie zastanawiajmy się, czy to jest od nas, czy od kogoś innego. To się objawi samo. Tutaj to nie trzeba specjalnej wagi do tego przykładać. Wydaje mi się, że to zwykle przynosi więcej szkody, kiedy ktoś się zastanawia, a czy to jest moje pragnienie, czy nie, a czy to z mojego ja, czy z ego. Ja w ogóle nie stosuję takiej terminologii. Mam pragnienie, to je spełniam. Bo nawet jeśli mi się wydaje, że chcę, to niezależnie od źródła tego pragnienia, zaspokojenie spowoduje, że poczuję się lepiej. A o to w życiu chodzi. A później się zorientuję, okej, ja wygrałem te 2 turnieje, ale czy potrzebuję 3., 4., 5? Może nie. No właśnie, i mieć taką świadomość siebie i słuchać tego wewnętrznego głosu. Tu, ten przykład, który właśnie powiedziałeś, żeby lepiej zaspokoić, sprawdzić, wtedy się właściwie samo okaże, czy to jest moje marzenie, czy też nie. Mówiłem też kobietom na warsztatach, że na przykład jeżeli podoba im się jakaś sukienka, przechodzą koło tego sklepu powiedzmy codziennie no i zachorowały, jak to się mówi, kobieta zachorowuje na sukienkę, to żeby jednak weszła do tego sklepu, tak radzę, i przymierzyła tą sukienkę, bo często się okazuje, że jednak po przymierzeniu ta sukienka nie leży tak pięknie na niej, jak mogłoby się wydawać, patrząc na tą sukienkę tylko przez witrynę sklepową.
I wtedy ta osoba już jest zdrowa, wyleczona z tej sukienki, może sobie realizować, mieć już taką przestrzeń i spokój, żeby realizować kolejne marzenie, ewentualnie zobaczyć inną sukienkę i wtedy mieć spełnioną taką potrzebę właśnie poczucia się piękną, upiększenia się, ale przede wszystkim oczywiście dla samej siebie, jak ona się nie czuła. Oczywiście piękna powinna się czuć niezależnie, jaką ma sukienkę. Ale czasami takie małe, drobne upiększacze też fajnie robią, że człowiek się czuje się lepszy. Chociażby tak jak myśli, które myślimy, też chociażby tymi myślami możemy spowodować lepsze nasze samopoczucie. A co byś, Filip, doradził osobie, która by chciała zrealizować intencję taką bardzo ważną jeszcze, bo tu mówiłeś o tym właśnie takim drodoładowaniu, ale powiedzmy, że jest jakaś intencja bardzo ważna, więc jeżeli jest coś takiego bardzo ważnego, ale boimy się teraz tak, jest coś bardzo ważnego, boimy się teraz za bardzo tego pragnąć, z kolei nie możemy tak sobie tego obrzydzić stanu faktycznego, bo boimy się, że na przykład jeżeli sobie obrzydzimy ten stan faktyczny, to będziemy tego więcej przyciągać, to z kolei, żeby nie doprowadzić tego zafiksowania się, tak jak o tym mówiłeś, ale czy właśnie jest jakiś taki jeszcze złoty środek, żeby to, co tak bardzo zależy danej osobie na tej intencji, przyciągnąć w sposób prosty i taki, żeby ona wiedziała, że aha, zrobię to, to będę to mieć. Okej. Zwykle, jeśli ktoś nie wie, czy czegoś chce, to albo zastanawia się, czegoś chce, to próbował to zrobić, mu nie wyszło. Tak to zwykle bywa. Mniej lub bardziej, więc na miejscu takiej osoby, kiedy przede wszystkim zacząłbym wyobrażać sobie w momentach, kiedy nic mi tego nie zaprzecza, temu nie zaprzecza. Czyli nie wyobrażam sobie, że mam nowy samochód, kiedy jadę swoim starym, tylko w momencie, kiedy i tak moje bodźce zmysłowe byłyby takie same, czyli powiedzmy podczas porannej toalety w łazience. Po drugie, zwykle wygląda to następująco, że ktoś coś sobie wyobraża, a później znów wraca do tych wewnętrznych dialogów. I wtedy się, a człowiek o chwiejnym umyśle jest niestabilny we wszystkich swoich drogach. To wtedy rodzi się ta wątpliwość, czy to ja tego chcę, czy nie chcę. Bo czy mamy takie wątpliwości, czy kupić sobie batona w sklepie? No nie, bo bierzemy go, kupujemy i jest nasz. A kiedy ta droga do osiągnięcia czegoś jest bardzo długa, wtedy pojawiają się wątpliwości. Dlaczego ona jest taka długa? Bo nie jesteśmy ani po jednej stronie, ani po drugiej. Trochę chcemy, trochę nie chcemy. A gdy nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy, czy chcemy się nad tym zastanowić, wystarczy, że sobie wizji swojej wyobrazimy, że jesteśmy tą osobą i zobaczymy, jak się będziemy czuć. Jakby to było gdyby? Czysto dla testu można sobie tak wyobrazić. Ja tak niejednokrotnie robiłem i to były ciekawe eksperymenta, ponieważ takie niewinne czasem, jakby to było gdyby, kończyły się poważnymi konsekwencjami. Ja nie mówię, że to są złe konsekwencje, ale chodzi mi o stopień albo drastyczność zmian w życiu. Takie przez takie niewinne wyobrażanie sobie, jakby to było gdyby. Tylko chodzi o to, żeby z perspektywy nowej spojrzeć na perspektywę starą. O, wtedy to, co robię teraz, to byłoby tylko wspomnieniem, na przykład, tak sobie myślałem. I spojrzałem z tej nowej perspektywy na perspektywę starą, no i to się w ten sposób działo. Czasem dobrze, czasem źle, choć im bardziej świadomy, tym oczywiście, tym lepiej. W ogóle skąd biorą się w nas nieprzyjemne myśli? Każda nieprzyjemna myśl, stopień nieprzyjemnych myśli, jakie mamy w ciągu dnia, jest stopniem, w którym umysł kontroluje nas, a nie my niego. Bo zawsze jest jakiś procent kontroli umysłu nad nami i procent naszej kontroli nad umysłem. Wszystkie nieprzyjemne myśli pochodzą od kontroli umysłu nad nami. Dlaczego? No bo żaden człowiek, ani żadne stworzenie nie krzywdzi siebie świadomie. No właśnie. A powiedz mi, jak przejąć kontrolę właśnie nad naszym umysłem? Czy masz jakieś sprawdzone, takie proste porady? Niektórzy na przykład robią tak, że sobie rozwieszają, właściwie obwieszają sobie całe swoje mieszkanie pozytywnymi karteczkami z napisami właśnie, żeby o czymś myśleć pozytywnie, albo afirmacjami przypominającymi o tym celu, że teraz na przykład myślę pozytywnie albo skupiam się na moim celu i to wnętrze wtedy wygląda bardzo kolorowo, uwieszone całe w karteczkach, bo gdzie się człowiek wtedy nie poruszy, to ma przypominajkę, że ma myśleć o tym, czego chce, a nie o tym, gdzie same myśli sprowadzają je na jakieś manowce. Jakie masz takie triki, jakie może sam stosowałeś, żeby zapanować nad swoimi myślami? No zauważmy, oprzyjmy się o twój przykład. Ktoś sobie rozwiesza karteczki i myśli pozytywnie i nawet mu to wychodzi, nawet myśli pozytywnie. No ale cały czas ten umysł jest aktywny. Cały czas ten umysł jest włączony. A władza nad czymś polega na tym, że mogę tego używać albo nie.
No bo jak cały czas używam umysłu, to tak samo jak cały czas bym chodził z młotkiem w ręce albo z telefonem. No jest to przydatne narzędzie, ale nie we wszystkich okolicznościach. Więc władza nad umysłem, moim zdaniem, opiera się na tym, żeby umieć nie myśleć. I kiedy ja umiem nie myśleć, to wtedy magicznie nagle nie przychodzą mi nieprzyjemne myśli. Nie wiem dokładnie, dlaczego tak się dzieje, mogę mieć tam jakieś podejrzenia, ale najważniejsze jest, że kiedy ja umiem nie myśleć, to nagle tych myśli nieprzyjemnych jest mniej. Więc co bym każdemu radził? 300 sekund z rana, 5 minut. Nie myślę o niczym, tylko obserwuję swój oddech. Nic więcej. To jest te 5 minut i przez tydzień proszę sobie zrobić takie ćwiczenie i wtedy zobaczą Państwo, że automatycznie tych myśli nieprzyjemnych będzie przychodzić dużo, dużo mniej. Dlaczego? No bo kiedy umysł jest rozedrgany, kiedy przelatują przez nas te setki myśli, to powstaje pewnego rodzaju taka panika, taki niepokój, który nam cały czas mniej lub bardziej towarzyszy. Natomiast kiedy umiemy wejść w tą stabilność, w ten taki spokój, wtedy, no cóż, skoro nie mamy, nic byśmy nie zmienili, bo nie mamy oceny co do wszystkiego, co nas otacza, to znaczy, że chwila staje się idealna, bo nic byśmy w niej nie poprawili, bo myśl jest oceną tego, co jest. A skoro żyjemy na danej chwili idealnie, to jesteśmy szczęśliwi, bo ta chwila jest na nie żadną inną, byśmy ją nie zamienili. I w ten sposób, nawet zacznijmy od tych 300 sekund, czyli 5 minut codziennie. No i zobaczymy, że obserwując swój umysł, rozdzielając myśli od myślącego, czyli wyobrażającego od jego koncepcji, mamy ten spokój. I to jest najlepsza kontrola nad umysłem. Tutaj o tym mówi książka Potęga Teraźniejszości, Eckharta Tolle. Ja ją czytałem chyba czterokrotnie, polecam gorąco. Jeśli ktoś ma problem z nieprzyjemnymi myślami, z budzeniem się po nocach, z jakimś strachem czy lękiem, to jest najlepsze, co może sobie zrobić. Książka jest za darmo dostępna w audiobooku w serwisie YouTube, więc zapraszam. I widzicie Państwo, są to proste metody, gdzie możemy naszą świadomością pokierować w taki sposób, żeby mieć takie życie, jakie chcemy, żeby te nasze cele realizowały się i żebyśmy to robili świadomie. Powiedz nam jeszcze o książce Potęga Świadomości. To tutaj owszem, Eckharta Tolle, tak jak mówiłeś, jest to książka, Potęga teraźniejszości jest Eckharta a Tolle. teraźniejszości, Potęga teraźniejszości, tak. świadomości to jest książka Neville'a najpopularniejsza. My ostatnio sprzedaliśmy jej, wybił taki kamień milowy, 10 tysięcy sprzedanych sztuk. Jest to, O, pięknie. może to być kwalifikowane jako bestseller zgodnie z polskimi realiami. Więc co ta książka ci da? To jest 27 krótkich rozdziałów, w których masz krok po kroku przedstawione, jak używać prawa i opisane są jego różne aspekty. Najlepsze kompendium wiedzy, jakie czytałem, ja też od tej książki Neville'a zacząłem i ją jako pierwszą przetłumaczyłem ze wszystkich. I ta książka, cóż, no, sama potwierdza swoją skuteczność ilością osób, które zdecydowały się ją przeczytać. To oczywiście audiobook też jest dostępny do zakupu na naszej stronie nowamyśl.org. Zapraszam, drodzy Państwo, do zakupu tej książki, gdzie będziecie poprowadzeni krok po kroku, w jaki sposób właśnie manifestować swoje intencje, w jaki sposób żyć świadomie i szczęśliwie, bo o to chodzi w tym życiu, żeby żyć szczęśliwie, bo każdy z nas odpowiedzialny jest za to, żeby tak pokierować swoim życiem, żeby ono było szczęśliwe, bo nikt za nas tego nie zrobi. Dokładnie tak. Czy my mamy sami odpowiedzialność za to, za Tak. swoje doświadczenie? Czy uważamy inaczej, czy uważamy, że tak jest? To i tak odpowiedzialność zawsze w pełni leży po naszej stronie. Tak jest. Dziękuję Ci, Filip, bardzo, że chciałeś podzielić się z nami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję Państwu również za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że wiele z tego wywiadu wyniesiecie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.